Siemano widzowie, z tej strony Hardlo, witam was w kolejnym odcinku na Hellcase. Dzisiaj będziemy sobie otwierali, będziemy otwierali, ale będziemy robili sobie case battle, bo jeszcze nie robiliśmy case battle na Hellcase. A jak wiadomo, case battle to jest najlepszy sposób na zarobek, bo no po prostu możecie wygrać z kim drugiej osoby. Prosta sprawa. O, szybko dołączymy sobie tu, zdążymy? Ach, niestety nie, dobra, to leave. Myślałem, że taki wiecie, przed wszystkimi ogłoszeniami jeszcze będzie. O, tu? Ajajaj, nie no, nie mamy refleksu dzisiaj nie ma refleksu. To jest za 20, dobra, za 20 dla widza. Robimy to. 20 dolców do wygrania. Czy nam się uda? Moim zdaniem tak, patrzcie. 4 typa, znaczy nas jest 3. Znaczy nas jest 4, a ja mam 3 do ogrania. Prosta piłka. Okej, na razie nie jest dobrze, ale te skrzynki są ustawione od najtańszej do najdroższej, więc no. Okej, nie jest dobrze. Nie jest w ogóle fajnie. Na razie dostajemy największy wpierdol. Może ten Glock? Kurczę. Ostatnie 3 skrzyneczki. No kurczę, czemu ją dropią te fajne MP9 hydry? Halo. O kurwa, tą dropią za 14. Dobra, chuj, przejebaliśmy. Nawet nie ma co. O, dawaj tą ostatnią, już przegraliśmy. Bycze wory nas rozrobił. Ajajaj. O, tak blisko było. No szkoda. I 45 dolców gościu zgarnął. Nieźle. Dobra. No to taki wstępowy, no ale na wstępie, teraz oficjalny wstęp. Pamiętajcie o kodzie Hardlo na Hellcase, który daje wam 10% do depozytu, więc zajebista opcja. Wpłacacie sobie, dostajecie 10% więcej i o moim giveawayu. Widzicie, już teraz wiem, gdzie jest zakładka giveawaye. Wchodzimy sobie, macie to w drugiej linii opisu, wpłacacie 2 dolary z tym kodzikiem. Nie z tym, tylko nie z Hardlo, zwykłym, tylko z tym, że chcecie wziąć udział w giveawayu. I otwieracie jedną skrzynkę nowego początku, która jest spoko, bo kosztuje 2 dolary, I guess chyba, czy dolara? Dolara ona kosztuje. I bierzecie udział w konkursie na 2 hyperbeasty, już są tutaj 2 osoby, więc no spoko. Co by tutaj ten, no to robimy case battle'ki. A i jeszcze, jak chcecie sobie wpłacić na Hellcase'a, no to macie tutaj dużo metod płatności. Wszyscy widzą jakie są. No same fajne, nie ma złych metod płatności. Dobra, lecimy z case battlami. U, za 47, dobra, na grubo. Gruby odcinek. Ten gość nie walczył z mną ostatnio jakoś? Teraz na tej bitwie? Okej, nie wiem, nie pamiętam. Nie fajnie. A jednak patrzcie, Kraken droższy. Myślałem, że ten Ludsport jest droższy niż Kraken. Okej, Guardian. I jeszcze w Star Traku mu się dropnął. A to pewnie była skrzynia ze Star Trakami. A tu co tutaj? Okej, trochę to ganiamy, ale on ma nawet 3 dolce przewagi. Okej, to samo. A my mamy lepszej tej jakości trochę. Dobra, i ostatnia. Kurwa. Aj. No bliziutko było, ile on tam? Nawet mu się nie zwróciła ta batalka. Co bez skrzynki, ziomek, dobra. Specha miał. Dobra, o, i pamiętajcie, że tutaj są też giveaway za darmo na Hellcase. Dołączmy sobie. O, za darmo. Możemy wygrać 8 dolców prawie. Spoko sprawa. Dobra, stwórzmy sobie jakąś, czy dołączamy do kogoś, a może tutaj dwa razy, dobra, nie, ja sobie coś stworzę. Niech to będzie tak, co to są za skrzynki? Nie wiem, tych jeszcze nie widziałem, nie kojarzę ich. Trochę niżej, a, bo tutaj jest od najdroższej do, znaczy od najtańszej do najdroższej, to spoko. Dobra, weźmiemy sobie odda jakiegoś, to i niech będzie jeszcze to i to. Jest 25 dolców, może jakiś gracz dołączy? Spoko by było. O, od razu się dołączył, fajnie. Szybko, sprawnie, na temat, tam się podoba. No i lecimy. Oki. Nie, o kurczę, co to jest za ten? Czemu to był ten z gwiazdką? Aha, bo dropnął najlepszy. Nie, wyszedłem, a. Mogę wrócić do tej batelki? Wiecie, gdzie to jest? O, watch. Dobra, mamy jeszcze raz podgląd po prostu. Drugi raz mam podgląd, co mam powiedzieć. No tu wiemy, co dropnęłem. Dawajcie jeszcze raz. Jeju. Dropnąć w najlepszym stanie? Zazdro. Okej, szmaragdowe pręgi. Może być ciężko, jak mu ten Mortis dropnął na początku. Jakie są fakty? Bo ciężko będzie to przebić. No ile to jest? 6 dolków. Może? Nie, ten Asimov nie był drogi, jak pamiętam. No i ostatnia. Nie, dobra, raczej przegraliśmy to. Chyba, że... Nie, Redline jest droższy. A jednak... Kurczę, ile on wygrał? Nie, no naprawdę... 12 centów jakieś? 13?
Ja ci kręcę. No na razie nam nie dopisuje szczęście, no co mam powiedzieć. Tu ktoś zrobił? Aha, ktoś zrobił i wyszedł. O kurczę, tu mocna bitwa. Kto taką mocną bitwę robi? Jakiś ziomeczek. Iu, mocny. Nie mam tyle funduszy, żeby się z nim zmierzyć. Ale mocna bitewka. To mi się podoba. Fajnie, fajnie. Dobra. Może teraz weźmy trochę tańszych tych skrzynek. O tak, weźmy sobie 27, ale wszystkie są taniutkie, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Znowu na dwóch graczy, no nie będziemy się nawalali z trójką. Więc w sumie jakbym wziął trzech, to by była większa szansa na większy profit, no nie? Mamy przegrać i tak przegramy, a przynajmniej profit byłby większy. Nie wiadomo. Dobra, następnym razem po prostu zrobimy na trzech i tyle. Okej, okay, na razie jest git. No okej, okay, okej, okay, dobrze. Fajnie, podoba mi się, powoli do przodu. To się w ogóle nie zna na naklejkach, nie wiem, która naklejka jest droższa, która tańsza. Ale nasza jest ewidentnie droższa, więc spoko. Okej, okay, to samo. Ale lepszy stan. I to w startaczku. Jest git. Nie, już raczej to wygraliśmy, no spokojnie. Teraz tylko nie zrobić jakiejś głupotki pod tytułem o właśnie takiej. A nie, nasz nadal lepszy, spoko. Dwie zostały. Okej, okay. Dobra, wygraliśmy raczej. Już jest GG, tak mi się wydaje przynajmniej. No, ten gryfik jeszcze droższy. No i zajebiście, dobra. Nie, 27 wydałem, a ile wygrałem? Też 27. No to spoko. Nie, ja nic nie chcę zostawiać z tego, sprzedajmy sobie wszystko. Lecimy na następną. Na którą by tu polecieć, kurczę. Tutaj ziomek zrobił za 29, ale słabe skrzynki wziął. Podobają mi się. Te zwykłe jakoś mnie nie kręcą. Ja wolę te takie hellcase'owe już zrobione przez nich. A weźmy sobie tak, to, nie wiem, z trzy te coverty, to, tak żeby dobić do 50 dolków. O, essa. Na trzech, tak jak mówiłem, na trzech. Lecimy. Dołączy ktoś, zobaczymy. Dobra, dajmy takie 5 sekund, co nie? Dobra, Hanik nie dołącza, więc damy sobie jednego bota, no i drugiego. Żeby na boty zagrać po prostu i tyle. Okej, okay, 50 dolców. Nie wiem, nie wiem jak te coverty dają. O kurczę, ale tam był fajny skin. Przeleciał. Okej, okay, na razie wyrównane. Mówię, jest na razie równiutko. Ale lepsze stany im dropią. Ajajaj. To akurat nie fajne. Dobra. Nie jesteśmy w najgorszej... O, super! Super, bo on jest... A, bo to Slate. O Jezu, ja myślałem, że to jest Redline. Już się mówię, dobra, zajebiście, Redline są drogie raczej. Czy droższe. Dobra, GG. Ja ci kręcę, dropną mu w najlepszym stanie. Glock. Dobra, no i ostatnia skrzyneczka, no daj coś dobrego, chociaż na ostatnią. Okej, okay, US Peak, może? Szkoda, dobra. A co mam powiedzieć, nie zawsze się wygrywa, ale mamy trochę tych punktów eventowych, możemy sobie coś za to otworzyć, mam 787, ale to za parę miał za 800, dobra, to jeszcze tak z jedna batelka i zrobimy sobie ten opening tamtego, tak mi się wydaje. Tam ziomek miał za 8 dolców, w sumie bym mógł do tego dołączyć, ale dobra. Nie wiem, jakaś grubsza taka bitewka, a weźmy sobie taką za 40 dolków na dwóch graczy. Niech ktoś szybko dołączy, jakiś player. Z playerami mi się lepiej gra, nie będę tego ukrywał. Dobra, nie dołączają. Weźmy sobie botka. Bot Gerard. Znaczy Garet, przepraszam, Garecik. My kontra Garet. Okej. Okay. Równiutko. Chyba lepiej, bo NC to wiadomo. A, ta dupa. Oj, o tego nawet nie znam. Dobra. Kurczę, ale to NC mu grało. No dobra. Ale mamy chociaż punkt na otworzenie tego. Atomika. Dawaj. Covercik. Ile on taki covercik? No, dolarek. Tak przyjemnie, spoko. Dobra. Może jeszcze... A, otwórzmy te. Pójdźmy już z tych bitewek, bo one dzisiaj ewidentnie nam jakoś nie chcą oddawać. Otwórzmy sobie tak. Trzy te, no z trzy takie. Te eventówki. Zobaczmy co nam tutaj da.
O, zatrzymaj tu. Ajaj. Trzy razy to samo? To nie wygląda dobrze. No właśnie. No co mam powiedzieć, widzowie? No dzisiejszy odcinek nie był zbyt szczęśliwy. Ostatni był lepszy, tak. Ostatni był ewidentnie lepszy. Ja tego nie mogę otworzyć. Dobra, to twórz jeszcze taką. Nie wiem, szukam jakichś tutaj, wiecie, skrzyneczek zabawnych. Aurelion. I slejcik. Niestety. Ale Ateris droższy chyba jest. Mówię. Dobra, no ja się będę z wami żegnał. Pamiętajcie o moim giveawayu i o kodzie promocyjnym Hardulo, żeby wpisywać i doładowywać, bo warto. Ja się z wami żegnam. Siemano!